znajdujemy się w Biebrzańskim Parku Narodowym w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt i Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego w Grzędach. Jest to miejsce, w którym ranne i potrzebujące pomocy zwierzęta uzyskują taką pomoc. Przyjmujemy głównie ptaki, ale także inne ssaki z terenu województwa podlaskiego, ale nie tylko. Zajmujemy się również hodowlą zachowawczą konika polskiego. Jest to nasza rodzima rasa koni wywodząca się od dzikiego tarpana, który wymarł. Jak płonęła Biebrza, spytano mnie, co robicie dla Biebrzy. Ustaliliśmy, że zrobimy zbiórkę na cele związane z ochroną czy też leczeniem zwierząt, które ucierpiały w pożarze. A ponieważ jednym ze zwierząt, które było takie najbardziej niezauważalne i najbardziej dotkliwie odczuwało pożar, były jeże. Skupiło się to na jeżyku, tak żeśmy go nazwali. Wystartowała akcja. Ze względów formalnych robiliśmy to przez Stowarzyszenie Absolwentów. Jako Stowarzyszenie Absolwentów włączyliśmy się w działanie uczelni, która chciała wspomóc Biebrzański Park poprzez wsparcie ośrodka, który dba o zdrowie i życie zwierząt, które ucierpiały właśnie w tym pożarze. Udało nam się zebrać kwotę powyżej 35 tysięcy i cieszymy się, że uczelnia czuje tę odpowiedzialność społeczną i w trudnych chwilach wspiera instytucje. I cieszę się, że również Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Białostockiej mogło i znalazło sposób, żeby wesprzeć tego typu działanie i we współpracy z uczelnią pomóc Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu. Kwota uzyskana z darowizny przekazanej przez Politechnikę Białostocką została przeznaczona na budowę zagrody dla jeleniowatych, która stanowiła naszą największą potrzebę, najpilniejszą, ponieważ rokrocznie trafia do nas kilka zwierząt, zarówno łosi, jeleni, jak i saren, które wymagają pomocy. Stara woliera wymagała pilnego remontu i nie spełniała już oczekiwań, które powstawały na zasadzie uprzytkowania jej codziennego. No, dzięki temu wsparciu udało nam się rozpocząć tę inwestycję i z uzyskaniem pozostałych środków, także środków własnych, no, udało się ją zakończyć. Dzięki temu mamy właśnie taką zakończoną inwestycję. Składam wszystkim darczyńcom wielkie podziękowanie. Mam nadzieję, że poczują tą odrobinę satysfakcji, oglądając między innymi ten obiekt, który w Grzędach powstał, związany z pomaganiem, współpracą i leczeniem zwierząt, rehabilitacją zwierząt dzikich.